Eluwina z tej strony Promilo i witam Państwa w drugim odcinku w tym mieście. Dokładnie tak. Dzisiaj niestety nie ma ze mną nikogo. Miała być Julia, ale Julia musiała niestety jechać jeszcze po swoje rzeczy, bo ona też tu świeżo przyjechała do miasta, a nowa osoba jeszcze nie będzie na tym odcinku. Myślę, że będzie dopiero za 2-3 odcinki. No i co? Jest noc, a ja stwierdziłem, że właśnie, o, pobudowali w mieście, bo minęło kilka dni, nowe rzeczy. I też tu trochę się pozmieniało. Ja zrobiłem sobie drabinę na dach. Tak, mam drabinę na dach, tylko trzeba uważać. Mamy komin, założyliśmy komin, założyliśmy właśnie tą drabinę. Tu jest jakaś tablica. Zrobili parking. Parking, tam jest jakiś sklep i z tego co słyszałem jeszcze zrobili stację benzynową. O! Ciekawe, kto tam będzie mieszkać, widzowie. Albo już mieszka. Nie no, już. Czy tam urządzone to jest przez te kilka dni, ktoś to urządził. Ale też ogólnie mam dokładnie to. Po co? Zobaczycie. W dzisiejszym odcinku będziemy to robić w szafie setowski trałem. Ale też pochowałem właśnie jeszcze te rzeczy. Tam pieniądze itp., ale to nie o to chodzi. Jak na razie to schodzimy na dół. I tak, właśnie tu w kuchni będziemy płytki dziś wymieniać. Tu są płytki, więc bierzemy i wymieniamy płytki. No bo, no tak. Sium. Ojoj, będzie przestawić trzeba, więc. No. Dobra. Jeszcze kran. Szybko, super to. Cyk i szybko. Okej, wszystko działa, wszystko działa. Teraz szafka. I to z piciem. Dobra. Oj, oj. Oj, oj, oj. Mamy problem. Chociaż nie, chwila, ja do góry mam to. Narzędzie do przestawiania, w sensie do płytek, tu, o, weźmy to narzędzie i to tu naprawmy. To mi się zmieniło teraz w cząsteczki. To źle położyłem. Może nie. Dobra, to już niech tam zostanie, bo ja nie wiem jak to połączyć. Zróbmy teraz tu. Też dobra, no. Wszystko się wali. Ale no, innego wyboru nie ma. Co jest? Dobra. Niestety, płytki będą jakie będą. Dobra, to weźmy teraz to. Oj, oj, oj. Co by to z tym zrobić? To by pytanie. To może do szafki Julii. I nowej osoby. Właśnie, w ogóle tyle się tu podziało, widzowie, że to jest szok. Nasze miasto się tak rozbudowało i nasz dom się tak zmienił, że to jest dom nie do poznania, nie? Oj, oj, dobra, do mnie też tu wpakujmy jeszcze to. No i to, no i... Dobra, to na szczęście tu nic nie spadło, no i mamy kuchnię zrobioną. Możecie pisać, jak wam się podoba, no niestety to może naprawimy. Albo Julia to naprawi, no cóż, dobra. To w sumie pogaśmy światło, bo prąd. No, właśnie. I w ogóle nie był w naszej piwnicy. Sium.
Tu zgaśmy światło w ogóle. No piwnica ma tam tylko kartony swoje i tyle. No bo nie, no, nie mamy co tam więcej wstawić. No bo co mamy tam wstawić? No dobra. Tu zgaśmy światła. Tu jest łazienka, to w łazience też, bo tu nikogo nie ma. I tu, pamiętacie, było okno, ale nie, przebudowaliśmy to na pokój do naszej nowej osoby, do nowego domownika, tak to wygląda. Jest czwarta, wiem, ale dzisiaj właśnie wstałem tak wcześnie po to, by nagrać i zrobić to z wami, więc chodźmy na górę tu, zgaśmy u mnie światło, zgaśmy tu u Julii światło, u Julii też się w pokoju zmieniło. No i co, no i chodźmy, przejedźmy się. Przejedźmy się, a właśnie, pieniądze weźmy. Pieniądze i to aparat, co to jest za zdjęcie? Co to jest za zdjęcie? A, to jest to stacji benzynowej. Julia była i mówiła, że z git właśnie mi zrobiła zdjęcie, dobra. To mamy wszystkie moje rzeczy. No, tak to wygląda. Mamy trochę kaski, aparaty, papier. No i co? No i chodźmy. Dobra. O, już nastaje dzień. Dobra. Dobra, oj, tu jeszcze. Tak, mamy monitoring, widzowie. Mamy monitoring i chodźmy jeszcze tu zobaczyć do tej osoby, która tu... O, właśnie! Zapomniałem wspomnieć o bardzo ważnej zmianie. Mam kryształek. I tak samo Julia i nowi mieszkańcy, mieszkańcy będą mieli tu kryształek, ale widzicie, mam kryształek taki jak w Simsach. Dobra. Ej. Ale tu ładnie. Oj, trzy kosze. Oj, ale ładnie. Nie no, to mi się podoba, ale no dobra. Właśnie, znaki tu porobi i tam jest stacja. I pierw pojedziemy na stację, potem gdzie indziej. Ale zobaczmy, co to jest. Dom na sprzedaż, ulica Wykraftowa. Ej, taki domek. Pojedziemy tam dzisiaj, dobra. Zrobili nam tablicę z info i jest git. Ale dobra, o, darmowy parking i tu jest nasz busik. Weźmy go, są tu też inne auta. I jedziemy. Ruszmy, chodźmy zobaczyć. Nic nie jedzie, dobra. I jedziemy zobaczyć stację benzynową. No i zobaczymy, jak to się tam prezentuje ta stacja. Teraz inne rzeczy. Też, chwila tu zjedźmy na poboczy. Nie wiem, czy wam mówiłem, ale nasza ulica nazywa się Mandarynkowa A2. Bo już nazwali dwie ulice. Tu z tej, z której jechałem, jeszcze nie nazwali. Ale tu jest właśnie ta stacja benzynowa cała, więc chodźmy, wjedźmy tu. Tu w ogóle raz pożar był, słuchajcie. Było w wiadomościach na Facebooku, że tu był pożar. No i dobra. Zatankujmy. To ja tylko tu nic nie przydzbanić. Siu. A, tu już takie zużyte są. No, to to działa. Dobra, pojechaliśmy do najbardziej naładowanego. Weźmy i... Oj, odjedźmy trochę. Oj, narysowałem lusterko. Oj, oj, dobra. Weźmy i... Oj, naładujmy naszego busa. Może nie do pełna, myślę, że... O, dobra. Poszło jednak do pełna, tak? Tak, no dobra. No to chodźmy tu. Okej. Okej. Ej, ładnie to wygląda. Ej, no nie no. Ja ogólnie jestem głodny, więc myślę, że wezmę sobie hamburgerka, soczek z limonki. Okej. Lodówki, karnistry. Dobra. Widzę, że tu nikogo nie ma, więc może sami się obsłużmy. O, ktoś poszedł na ZW. O, pieniądze. Odłóżmy. To cyk, to i to. 20 zł. Zapłacimy 100. Dobra, to położę tu. I chodźmy. A ładnie ta stacja w ogóle wygląda. Patrzcie to.
mega ładna stacja. O, monitoring. Tu w ogóle jest ten. Co na mnie patrzysz? W ogóle jest ten i ten. No, ale tam wchodzić nie można. Dobra, jedźmy już dalej. Zobaczyć teraz tamten... Oj, prawie zatarłem. Zobaczyć tamten budynek. Z tego co wiem, to tu objazdu nie ma, więc musimy jechać na obkoło. Naokoło, no i zobaczmy. Dobra, 60 na godzinę. Z git jedziemy tyle. Ojej, już się rozpadało. Dobra. A. Tu anomalie dziwne. Ojej, aż na krawężnik wjechałem. No i tu właśnie mamy tą ulicę wykraftową. Z lusterku, tu nic nie idzie. Dobra, jedziemy. Cofnijmy jeszcze. Ulica wykraftowa 3. No i nożem zarysał. Ajaj, to jest ryza. No niestety bus jest zarysowany w dwóch miejscach już po tym odcinku. No ale co, no, dobra, tu jest coś. Co to jest? W ogóle chyba będą sklepy powstawać. Żabka? Żabka! Dobra, jesteśmy tu. Żabka, widzowie! Mamy na Minecraft ekipie sezonie 5 żabkę, nie wierzę. Dobra, wejdźmy. O, ale ładne drzwi. I znowu obsługi nie ma. Ile jedzenia? 100. Maskotka żabki, ja nie mogę. Dobra, tu też jedzenie w żabce. O, fajne gumki, gumy. No ale też obsługi nie ma, dobra, bierzemy coś. Soczek sobie pijmy. Dobra. Weźmy sobie może Creeper Cole. Oj, jedną ja chcę. I tort. Dla tej nowej mieszkanki. No i może tą żabkę. Czy coś jeszcze? Myślę, że mleko, bo nie mamy, by się przydało. No i płatki. Dobra. Albo dwa opakowania płatek. Dobra. Coś jeszcze. Dobra, weźmy te słodycze. Dobra. Przeskoczmy. I cyk, 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 no. 200 zł, dobra, 200 zł mamy. W stówkach zapłacę. Co się będę, można tu gdzieś odłożyć? Nie, no dobra, no to raz, dwa, 200. Dobra, do widzenia. Ale super, mamy żabkę, widzowie. Napiszcie, czy w waszym mieście też jest żabka. U nas jest żabka i naprawdę wygląda, prezentuje się ona niesamowicie dobrze. No i dobra, no jedźmy dalej. Z tego co mi się wydaje, no to tam dalej właśnie będzie ten cały dom, który możemy obejrzeć. Tak myślę, że obejrzymy go. Z tego co mi się wydaje, on tam będzie otwarty. I no. Zobaczymy. O kurde. Jest ten dom, słuchajcie. O, tu jest brama na 3. Dobra, no to wjedźmy tu na chodnik. Tu i tak jest koniec drogi. Aby nam tak nic nie walnęło. Dom na sprzedaż za 700 tysięcy. 700 tysięcy. O Jezu, nie mamy aż tyle. Dobra, zobaczmy. Budżet na dom. O, on jest ładny. Tam w ogóle jest przejście. Co tu? O, ma jakiś ten. Co, 700 tysięcy? Dobra, wejdźmy. Wow, ale ładnie. Wow. Kuchnia, nie no, widzowie. Ja chcę ten dom. Tu jest pierwszy pokój chyba do urządzenia. Garaż. Ja. Piwnica. Nie no, nie wierzę. I piętro nawet jest. Kolejny pokój. Wow, jest szaf. Kolejny pokój, mniejszy, ale fajny. I kolejny pokój. A ma to coś jeszcze? Szaf. Drabina. Strych. To ma strych i pralkę, nie no, widzowie.
szaleje. Ale to z tych się ciągnie. Internet na... Jeden internet na cały dom. No wam powiem, widzowie. Chciałbym. Dom naprawdę super. Nie no. Dom wymiata. Bardzo bym chciał, więc jeśli chcecie, byśmy kupili wraz z ekipą ten dom, to zostawcie 5 łapek w górę, a kupimy go, bo myślę, że naprawdę wygląda, no prezentuje się świetnie i dobra. I wsiądźmy już i wróćmy, albo dobra, przejdźmy tu, wracajmy już do domu i no. Wróćmy do domu. No i... dokończymy. Właśnie, zrobimy coś, co miałem na początku odcinka zrobić. No i no. Chodźmy zatem. No. Ulica Mandarynkowa 2. Świetne. Naprawdę miasto to jest prześliczne. Też opustoszałe na razie, ale to się zmieni. Myślę. Dobra, nic nie jedzie. Sium. Dobra, tym... wjedźmy tyłem. Chyba już. Oj. Oj, bardzo nie. To jest jak bardzo jeździć nie umiem. Nie no, umiem. To jest też jakiś półstrzut. Dobra. Może być. Może tu jest jeszcze jakaś ekipa. Ha. Dobra. W ogóle drzwi otwarte, co jest? Tu zamknięte, dobra. Chodźmy. Dobra. Na górę, na górę, na górę, na górę. Chociaż do kuchni. Dobra, mikrofala. To nie. Mleko. Mleko połóżmy na lodówkę. Cukierki biorę do siebie. Płatki do jadalni. Co tu można jeszcze zostawić? A, tort do... Nie o to mi chodziło. Podnieśmy. Chodź. I... ach. Dobra. Czemu lodówki otworzyć nie mogę? Aha. No widzowie, nieźle. No dobra, to połóżmy ten tort na lodówkę. Miejmy nadzieję, że się nie zepsuje. I trochę burgera zjem dzisiaj go. Dobra. Tu połóżmy płatki, zostawmy jedne. Jedno zostawmy tu, dobra. Cyk. Oj, oj. I to tyle. Chodźmy na górę. Siun. Cyk. Musiałem w ogóle ten kontakt przewieźć stamtąd. Dobra. Żabka, cukierki, płatki to może tam. Creeper cola. Dobra, schowajmy go na razie tu. I zróbmy tą rzecz, którą chciałem zrobić, czyli weźmy to. Mianowicie. I weźmy coś, co zostało na dole. Czyli tą szpachtułkę całą. Do kładzenia płytek i nie tylko. I weźmy, chodźmy tu na górę i zróbmy bardzo fajną rzecz. Ojej, oj. Sium. Sium, sium, sium. Oj, by było trzeba to przestawić. Cyk. Będzie trzeba to przestawić. O, dobra. Telewizor, szafka. I cyk, 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 cyk. Dobra. Tu do kosza jeszcze. I zdejmijmy tę tablicę. Okej. Okay. Przyjmę tu też do kosza.
I to biurko by się przydało przestawić. A wyłączmy. Weźmy. Okej. No i ten stolik weźmy. I cyk, 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 cyk. No i tu też to weźmy, wpakujmy. Zasłonę. Zasłonę by było można zdjąć, oj. Raczej trzeba. Gdzie to jeszcze mogę włożyć? Tu, dobra. Niech będzie. Zdejmijmy tą zasłonę. Dobra, cyk, cyk, cyk. Dobra, widzowie, ściana jest już pusta, oczyszczona i teraz będziemy to... O Jezu. Teraz będziemy musieli to wszystko malować. Tak, bo chcę właśnie przemalować sobie ścianę na czerwono, na kolor czerwony. Co mi to zajmie? No dobra. Cyk, cyk. No właśnie, dlatego to trochę zajmie. Mam sporo tej czerwonej farby. No może nie tak sporo. Dobra widzowie, jest już poranek. Robiłem to trochę. Ale mamy to, mamy... Dziękuję Julia za oddanie mikrofonu. Mamy już czerwony pokój. Dobra, teraz to weźmy to tu przystawmy. Siun. Dobra. Mamy to. Ale tylko teraz szafy nie otworzę. No cóż. Wziąłem też kosz od Utix. Po to, że mogę tu włożyć to i nie ma tego. Dobra. Przestawmy to. Wizor. Dobra. Cyk, 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 cyk do nagrywania. Dobra, i mamy skończony czerwony pokój, widzowie, więc jeśli ty chciałbyś... Więc jeśli chcesz nowy odcinek z Minecraft Ekipy Zastąpionego, zostaw dwie łapki, 5 łapek w górę. A okaże się wam następny odcinek. Ja dziękuję zmęczonym za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w następnym filmie. Liczę, że zostawisz łapkę w górę. No i co? No i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Eluwina.